Cześć, z tej strony Kawiórka, z drugiej strony Kawiórkowcy, czyli wszyscy ci, którzy lubią pić kawę. Witajcie w angielskich opowieściach, tylko trochę spolszczonych. Angielskie opowieści! Więc witajcie w polskich opowieściach. Dzisiejsza opowieść była naprawdę przerażająca wtedy, gdy to się działo. Teraz mogę się z tego śmiać i ha, hihi. Dobra, pierw wam powiem, o co chodzi i możemy się wtedy razem pośmiać. Więc wszyscy znacie mojego kochanego pieska, jeśli go nie znacie, oto ją. To jest moja Boniszka Piczka, kochana Boninka, która jest czasami agresywna. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest mój kochany piesek, a dla tych, którzy wiedzą, to już wiedzą. Co się stało z moją Boniczką, już wam mówię, ale może najpierw pokażę wam ten film. Powiem tak, z 10 minut temu piesek wszedł pod domek, no i co, i nie ma go, a zawsze szybko wychodziła. Boninka! Więc znacie ten słynny domek na drzewie, w którym ostatnio się chłopak zakneblował. Jeśli nie, to tu macie film. Nie wierzył mi, nie? Nie wierzył mi. Co ty? Ale pierw obejrzyjcie ten i wtedy możecie iść do tamtego. W każdym razie, to jest ten domek na drzewie. No więc to jest ten wspaniały domek na drzewie. I wyobraźcie sobie, że mój piesek wściubił się pod belki, a tam było może tyle przejścia, a mój pies jest duży. To jest duża paróweczka. Znaczy, pies jest mały, ale gruby. No, paróweczka. Halo. What? No i moja paróweczka się tam wściubiła pod deski. I tak czekam 10 minut, czekam 20 minut. Co się dzieje? Gdzie jest mój pies? Wołam ją. Wziąłam nawet taką specjalną piłeczkę, za którą po prostu mój pies lata. Tylko nie będę tym piszczeć, bo... O nie, już leci! O, widzicie? Właśnie o to i chodzi. O, spokojnie, Boninko! No cio. No dobra, masz. No i po prostu Boni za tą piłeczką szaleje. Więc zaczęłam piszczeć wszędzie tą piłeczką i nie widzę Boni. Boni nie wychodzi. Zawsze wychodziła, jak nią piszczałam. Nie ma jej nigdzie. Zaczęłam się naprawdę stresować, słuchajcie. Takie coś się zdarzyło pierwszy raz i wystraszyłam się trochę. Boni! No weźcie, no. No chodź, masz, Boninka. Jest tam? Weź piłeczkę, Sandra. Boni! Weź kawałek szynki. Po straż dzwonimy, wyciągamy teraz ją, tylko spod domku, a nie spod drzewa. Ale jeszcze na ten moment robiłam sobie trochę jaja, trochę się śmiałam, że o, Boni tam gdzieś jest, skoro weszła to i wyjdzie. Tak? Niedokładnie. Tak nie było. Weszła i wyjść już nie potrafiła, słuchajcie. Więc minęło następne, nie wiem, 20 minut i zaczęłam się troszeczkę stresować, troszeczkę bardziej. Boni! Gdzie ty jesteś? Boni! Halo! Panicznie zaczęłam panikować. Nie wiem, jak to inaczej nazwać, bo naprawdę zaczęłam świrować. Prawie się popłakałam w pewnym momencie. Ale na szczęście był ze mną Krzysiek, tata, jeszcze mój wujas. Piłka, nie strasz mnie, ja pierdzielę! Zadzwoniłaś do mnie, a ja tu jestem skupiona na opowieściach! Zaraz do ciebie odzwonię. No i dobra, mówię, Sandra, myśl, co tu można zrobić? Aha, trium! Idę po szyneczkę do kuchni, na pewno tym wywabię Boni. Mój piesek! Nie uda mi się nie piszczała. Już mi słabo się zrobiło, jak usłyszałam. Ale i to nie pomogło. Nie chciała szyneczki, nie wiem o co chodzi. A może dlatego, że była zaklinowana biedna i próbowała wyjść, a nie miała jak. Piszczy. Boni! Boninka! Ojej, biedactwo! Gdzie jest? Tu jest, piszczy. Boninka, nie może przejść. Mówiłam, że się zaklinuje. Poczekaj. O Jezu. Poszła drugą stroną? No. Boni! Minęło już naprawdę dużo czasu i nie wiedziałam, co mam zrobić. Mówię, chyba zaraz zrobimy jakiś podkop tam, albo po prostu, nie wiem, znowu zadzwonimy na straż pożarną czy coś, bo muszę mi psa wyjąć spod tego domku cholernego. Siedzę tutaj już godzinę czasu i nie wiem, co mam zrobić, naprawdę. I tu się totalnie załamałam, już mówię, nie, nie ma ratunku, moja Boninka biedna, ona tam będzie siedziała całą noc, cały dzień, Boże, co ja zrobię? Chłopaki oczywiście się ze mnie śmiali, bekę kręcili, bo wiedzieli, że ją wyciągną, ale ja o tym nie wiedziałam, bo ja myślałam, że oni po prostu myślą, że ja panikuję, a ja z troski o mojego pieska próbowałam ją wyciągnąć stamtąd, tak? Tak, dokładnie. Ja idę po rękawiczkę, podkopię jej tam. No. Weź teraz piłeczką. O, jest tutaj! Nie tędy, Boni! Chodź, nie wyjdzie! Nie może.
O Jezus, aż nie mogę się wysłać, słuchajcie, jak to zobaczyłam, jak ona próbuje wyjść. Mówię, Boże, bym jej pomogła, ale nie chciałam jej zrobić krzywdy. Mówię, dobra, sama da radę, ja tylko trzymałam piłeczkę, pi, pi, pi. Boże, Boni, dawaj, dasz radę, dasz radę. Gdzie? O tu, chodź. Boni! Tu była, a tu szła. Chodź, tak, gdzie idzie? O Jezu, już prawie wyszłaś, dajesz radę, dawaj, dawaj. Chodź, chodź, Boni, chodź. Chodź. Patrz, już jesteś, już. Chodź. No jeszcze trochę, dawaj, dawaj, dawaj! Chodź! No wychodź! No chodź, 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 wydawstwo! No chodź! O Jezu, jesteś! Chodź, Boninka! Wyszłaś! Boninka, brawo! Moja twarz się oblała ciepłymi, fajnymi, wspaniałymi, uśmiechniętymi łzami ze szczęścia, że ją wyciągnęłam stamtąd. W sumie sama wyszła, ale można powiedzieć, że ją wyciągnęłam, bo się starałam i próbowałam na różne sposoby. Moja kochana, ty mnie... O Jezu... To ty słodka... A spokojnie, ona cię ratowała, Boni! Zostaw Sonię w spokoju. Co za pieseł, no? Ci... Niedobry Boniczek. Możecie mi dać na dole w komentarzach znać, jeśli macie zwierzaczki, co wy byście zrobili w takiej sytuacji, jak wy byście się czuli i w ogóle co dalej? Miłka! Zaraz zadzwonię do ciebie, daj mi minutę, muszę dokończyć, bo jak nie dokończę, to będzie zaczniemy gadać i koniec. Halo? No cześć, właśnie nagrywam film i zaraz Miłka do ciebie zadzwonię, dasz mi tylko skończyć. Znowu zapomniałam, co miałam powiedzieć, mamma mia, dziękuję. Tak czy siak, kochajmy nasze pociechy i uważajmy na nie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o polską opowieść, mam nadzieję, że wam się podobało. Dobra, nie będę wam więcej czasu zajmowała, trzymajcie się, pa!